www.pilskisport.pl. Sport w pile. Sport w pile. Widać, że Pilski Klub się rozwija w dobrym kierunku. Tak, jest tyle kibiców już tutaj i media. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Żużlowego Wiktoria Piła. Dzisiejsza konferencja, jak Państwo zostaliście pewnie informowani lub jak się już w tym momencie domyślacie, jest zorganizowana w związku z podpisaniem nowego kontraktu naszego klubu. Rozpoznajecie Państwo na pewno twarz pana Jacka Golopa, który jest dzisiaj z nami i właśnie to będzie główny punkt dzisiejszego wydarzenia, podpisanie kontraktu na rok 2014 z panem Jackiem Golopem. Wiadomo, że od kontrakty w tym roku podpisujemy od 2 listopada do 15 grudnia, więc jesteśmy w środku gorącego okresu transferowego, o którym za chwileczkę na pewno powie prezes pan Tomasz Soter. Są z nami również Tomek Rzędkowski, który również będzie, ta informacja za chwileczkę przekazana przez prezesa, będzie troszeczkę w nowej roli od nowego sezonu. Jest z nami również wiceprezes klubu pan Robert Markiewicz oraz przedstawiciel grupy Ultras Dawid Kierdzi, który na końcu spotkania będzie chciał Państwu zakomunikować turniej, który będzie rozgrywany w miesiącu grudniu. W tym momencie oddaję głos prezesowi. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Widzę, że jest Was sporo. Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji. Cieszymy się z tego powodu. Drodzy kibice, tak jak już kolega powiedział, mamy okres transferowy. Jesteśmy w środku tego okresu transferowego. Myślę, że kontrakty, które podpisujemy w tej chwili, są to kontrakty, nie ukrywajmy tego, na miarę naszych finansowych możliwości. Nie będziemy podpisywać kontraktów, na które nas nie będzie później stać. To jest naszym głównym celem, chciałem to zaznaczyć. Ja wiem, że śledzicie to wszystko na bieżąco. Są kluby, które być może dysponują większymi budżetami niż my. Robimy to z głową i na spokojnie. Zbudujemy taki zespół, który będzie w czołówce drugiej ligi. I myślę, że zawodnicy w tej chwili, drodzy kibice, naprawdę mają wymagania finansowe potężne. Żądają pieniędzy za punkty, oprócz tego żądają pieniędzy na przygotowanie. Jedziemy z taką sobie zasadą, że nie dajemy zawodnikom nic na przygotowanie. To jest nasza dewiza i tego będziemy się trzymać. Jesteśmy, no nie ukrywajmy tego, w drugiej lidze, nie w ekstralidze. Myślę, że ci zawodnicy za jakiś czas, w ciągu 2 tygodni do 3, zajdą też troszeczkę na ziemię. Rozmawiamy w tej chwili z zawodnikami krajowymi, rozmawiamy z zawodnikami zagranicznymi. Oczywiście nasz skład nie jest jeszcze zamknięty. Chciałbym, żebyście zadawali później pytania. Myślę, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, nie mamy żadnych tajemnic. Myślę, że chciałbym przedstawić nowego menedżera drużyny. Wszyscy na pewno znacie Tomka Rzędkowskiego, który będzie wraz z Januszem Michalisem prowadził drużynę. Myślę, że jeśli chodzi o transfery, które już podpisaliśmy i tak dalej, oddaję głos Tomkowi. Witam Państwa, dziękuję za przybycie. I tak jak Tomek już powiedział, mam zamiar pomóc panu Januszowi w prowadzeniu zespołu, żeby jednak było nas dwóch, będziemy się uzupełniać w jakiś sposób. Na dzień dzisiejszy zaczęliśmy budowę składu i obserwujecie internet. Na internecie pojawiają się wszystkie newsy, także no, mogę przedstawić tych zawodników, z którymi mamy podpisany kontrakt na dzień dzisiejszy, czyli jest to Jesper Momberg, 36-letni zawodnik, który reprezentował ostatnio Kolejarz Opole i był tam liderem tego zespołu. Mam nadzieję, że w Pile będzie jeździł tak samo dobrze, a może i lepiej. Jest znany pilskim kibicom, tak jak Jacek Golop razem jeździli w złotej drużynie, która zdobyła w 99 Mistrzostwo Polski. Drugi zawodnik to jest Witalij Biełusow, bardzo dobrze Wam znany. Przedłużył z nami umowę na ten rok i myślę, że będzie jeździł tak samo dobrze. Ma zamiar zamieszkać chwilę, tutaj cały czas z nami przebywać, trenować i chce w jak największym stopniu przyczynić się do tego, żeby te wyniki były o wiele lepsze w przyszłym sezonie, żeby był ten wynik sportowy, którego nią niestety zabrakło. Trzecim zawodnikiem jest Tobias Kroner, 28-letni zawodnik, który startował w Wandzie Kraków. Jego wieś średnia biegopunktowa to jest około 1,6, także myślę, że będzie też solidnym punktem zespołu. Ostatnie kontrakty, jakie podpisaliśmy, o których nie było żadnej chyba wzmianki nigdzie, to jest Adrian Szewczykowski, 24-letni zawodnik, który reprezentował KSM Krosno.
nie miał zbyt dobrego sezonu. Ma w tej chwili sponsora, który a on zwrócił się do naszego klubu, zadeklarował pomoc temu chłopakowi w dosprzętowieniu jego, zakupił mu motocykle i myślimy, że jeżeli będzie miał na czym jechać, to stać go na dobry wynik, co wielokrotnie pokazał tutaj na pilskim torze, że u nas potrafi jechać. Podpisaliśmy kontrakt również z 23-letnim Duńczykiem, który zaprezentował się na turnieju charytatywnym w Pile, Simonem Nielsenem. Chcę on po prostu przyjechać na treningi, sparingi, pokazać się, nigdy nie startował w Polsce. Nie zamykamy drogi takiemu zawodnikowi, być może no, wystrzeli i pokaże, co potrafi. Jest po prostu dana mu szansa, żeby się pokazał. No i dzisiaj podpiszemy kontrakt z panem Jackiem. Także tu już oddaję prezesowi do ręki kontrakt i z mojej strony to by było na tyle. Cały czas budujemy skład, przyglądamy się zawodnikom, tak jak już prezes wspomniał, rozmawiamy z nimi, negocjujemy. Wszystko, na wszystko jest jeszcze czas do 15 grudnia, także myślę, że najbliższe tygodnie pokażą i zakończymy budowę składu, wtedy po wszystkim poinformujemy na bieżąco, tak jak to jest do tej pory. Dziękuję. Tomek, myślę, że w tym momencie ten moment najważniejszy dzisiejszego spotkania, podpisanie kontraktu z Jackiem Golowem, dwukrotnym indywidualnym mistrzem Polski, nawet z Państwa, którzy pewnie pamiętają, złotym medalistą również drużyną z 2010 roku. Także liczymy na powrót dobrych czasów. Żurla chwilę. Miło nam powitać. Oddajemy głos. No, ja powiem tak, bardzo dziękuję za zaproszenie działaczy Piłskiego Klubu do przede wszystkim na turniej, który miał miejsce jeszcze niedawno, charytatywny, a w ogóle na zaproszenie mnie do jeżdżenia w kolejnym sezonie 2014 w Piłskim Klubie. Przesłanie moje jest takie, żeby jeżeli klub ma ambicje, a klub ma ambicje z tego, co słyszę i widzę, jeżeli chodzi o starania o zawodników, wspiąć się do wyższej ligi, to wspierać klub jak najbardziej będę potrafił, jak najbardziej umiem. Nie powiem, że nie znam się na żużlu, znam się dobrze na żużlu. Jeżeli będzie cokolwiek można było pomóc w tej sprawie, to na pewno pomocy. Jeżeli chodzi o skład, nie mam żadnego, nie mam zdania, tu prezesi organizują skład. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc w sezonie, to myślę, że jeżeli się przydam, to i prezesi będą chcieli mnie wysłuchać, to na pewno będę pomagał. Jeżeli chodzi o moją postawę, jestem przygotowany do sezonu, tak jak prezes powiedział. Te wszystkie te warunki są takie, jakie są. Pieniędzy na rynku jest bardzo mało. Ja również jestem zawodnikiem, który się będzie musiał sam przygotować do sezonu i również sprzętowo. Także jeżeli chodzi o finanse, są umiarkowane, nie ma żadnego show i nie ma żadnych wielkich pieniędzy. Żebyście Państwo mieli wiedzę, że ja tutaj przyszedłem po to, żeby jeździć, żeby trenować, żeby uczestniczyć w sporcie. W związku z tym, że sam jeździłem 20 lat jeszcze trochę, a potem trenowałem Oskara przez 5 czy 7 lat na motocrossie i Oskar uzyskał bardzo dobre wyniki w tej dyscyplinie sportu, to w ciągu 2 lat stał się zawodnikiem na żużlu takim, że dobrze wypada w zawodach młodzieżowych, no i będzie powoli zawodnikiem, który pnie się i będzie stawał się zawodnikiem lepszym. Także mówię to, że byłem sam zawodnikiem 20 lat, a ze sportu, w związku z tym, że miałem przerwę sam, no nie wyszedłem, nie miałem przerwy, dlatego że musiałem Oskara trenować, także ciągle uczestniczę, a w związku z tym, że mi brakuje startu, brakuje mi rywalizacji sportowej. No więc zdecydowałem się dlatego po tym turnieju zdecydować się na to, żeby jeszcze raz wsiąść na motor i żeby rywalizować z zawodnikami, którzy jeżdżą w niższej lidze,
co prawda, no ale w związku z tym, że Ekstraliga wiemy, jaka jest trudna, można się piąć, tak jak to robi klub pilski, wyżej. No w tym momencie jest klub w tej najniższej lidze, ale tutaj nic nie przeszkadza, żeby w ciągu sezonu, czy dwóch, czy trzech, przy systematycznej pracy dojść do wyniku bardzo dobrego, żeby było dużo kibiców na stadionie. Z tego co wiem, to na meczach jest dużo kibiców, a będzie pewnie ich jeszcze więcej, jeżeli mecze będą wygrywane tutaj i wyjazdowe, będą nazwiska, będą zawodnicy, także starania klubu, starania prezesów, starania zarządu są takie, żeby piński klub stał się co najmniej na początku klubem pierwszoligowym, a nie drugoligowym, a potem niczemu to nie przeszkadza, żeby się stał ekstraligowym, bo pamiętamy jeszcze niedawno, jak Piła była mistrzem Polski w 1999 roku i w 2000 i w 2001 bodajże, potem było trochę gorzej, ale te lata były bardzo dobre i można do tego wrócić na pewno. I ostatnia sprawa to taka, że klub ma ambicje, to jest najważniejsze i to dlatego ja tutaj jestem też, bo jeżeli klub był klubem, który no, chce sobie jeździć tylko i no, uczestniczyć w zawodach i nie wiadomo, czy to jedzie do końca sezonu, to na pewno tutaj bym nie siedział. Klub ma ambicje, co jest bardzo dobre, ja mam ambicje, inni zawodnicy pewnie również, zarząd i prezesi i pewnie również kibice. Także fajnie, że przybyliście, widać, że coś się dzieje, rusza się, także zapraszam na pierwsze treningi i na mecze. Jeżeli nie macie Państwo pytania, proszę bardzo. Oskar, to będzie chwilę? No na razie Oskar jest zawodnikiem Unibaxu Toruń i jest szansa, że będzie gościem tutaj w Pile, że będzie jeździł jako gość w Pile na razie, a w przyszłości zobaczymy. Na razie jest zawodnikiem Unibaxu. Nie masz zdania o zawodnikach, ale o trenerze, co możesz powiedzieć w końcu? O zawodnikach mam zdanie. I o trenerze też mam zdanie. Ale o tym trenerze, czy o panu Januszu? Janusz Michaelis jest bardzo dobrym trenerem. Janusz Michaelis przede wszystkim jest stąd. Jest z Piły, on jest trenerem, który jest związany z pilskim klubem. No ja pamiętam, jak ja jeździłem, to był 98 rok, 99, także wtedy Janusz już był. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, że on jest oddany temu klubowi. On jest oddany młodzieży. I to jest najważniejsze, a wynik, jeżeli jest praca, to małymi krokami przychodzi sam. Także Janusz jest na miejscu jako trener i na pewno będzie się tym zajmował poprawnie. Znam Janusza kilkanaście lat, także to jest człowiek na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o zawodników, to Monberg Duńczyk, bardzo dobry zawodnik, na pewno będzie robił wynik, jeżeli będzie się wszystko układało po jego myśli, to znaczy sezon będzie się układał tak, że będzie na treningach, a wtedy, kiedy nie będzie, będzie na meczach, to na pewno na tych meczach będzie zawodnikiem, który będzie no, jednym z lepszych w drużynie, tak ja myślę. Jeżeli chodzi o zawodnika, bodajże pierwszy, tak? Ten młody zawodnik z Wrocławia, z Gorzowa. Bardzo młody zawodnik, 18 lat. Miałem okazję z nim się ścigać na ostatnim turnieju. Bardzo dobry zawodnik. O Pawlaku mówię. A on też będzie? Tak, Pawlak, tak. Bo tutaj nie ma na tego młodego. No, czyli mówię o Pawlaku. Jak będę miał Pawlak? Arek Pawlak. To jest bardzo dobry zawodnik. To będzie dobre ogniwo w meczach w Pile na pewno. Na wyjeździe jego nie widziałem. Natomiast jeżeli chodzi o zawody w Pile, na pewno będzie mocnym punktem w drużynie pilskiej. Jeżeli chodzi o Białusofa, dobry zawodnik, dużo gazu trzyma, dobrze jeździ na bardzo trudnych, dziurawych torach, równo punktuje, także tutaj też jest dobrym zawodnikiem. Myślę, że na tą niższą ligę będzie zawodnikiem, który będzie zdobywał punkty i będzie na pewno pomocny zespołowi. Tutaj ci wszyscy zawodnicy, Simon Nielsen czy Piotr Świst, który prawdopodobnie będzie jeździł, jeszcze nie wiemy tego, ale Piotrek jest zawodnikiem bardzo dojrzałym i na pewno w Pile bardzo dobrze jeździ. Jest utytułowanym zawodnikiem, na pewno też przyda się w zespole. No, jest to taki
taki najstarszy zawodnik i na pewno ten cały skład, który jest zbudowany tutaj przez panów prezesów i przez zarząd klubu, nie jest to skład na pewno papy, tylko tam zawodników takich, którzy mają możliwość zakwalifikowania się do play-offa, potem walczyć o pierwszą ligę. Także tutaj nie można, w związku z tym, że tak jak prezesi powiedzieli, że zawodnicy wymagają poważnych pieniędzy, a trzeba wziąć pod uwagę, że jest ciężko na rynku i nie tylko w ogóle, i żużlowym również. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zakontraktować zawodników światowej klasy, którzy jeżdżą w Grand Prix. To jest oczywiste jak najbardziej. To, co jest zrobione, to jest dobrze zrobione i myślę, że ta cała sytuacja, która ma miejsce na dzisiaj w Pile, będzie dążyła do tego, żeby wejść do wyższej ligi, a potem dalej organizować sponsorów, zainteresować media, kibiców sportem żużlowym. I takie jest przesłanie tego klubu i to jest dobrze. Tak jest. Jeżeli są pytania jakieś, to proszę bardzo, ja chętnie odpowiem. Czy pan fizycznie da radę przygotować się do sobie? No fizycznie to ja, wiesz, widziałeś mnie na meczu tutaj teraz ostatnim. No to ja byłem trzeci w tym turnieju, oczywiście tam miałem... Stawka też nie była taka porywająca. Proszę? Stawka nie była też taka porywająca. To znaczy finał akurat i półfinał to już nie było tak źle, bo tam nie chodziło o 25 zawodników, tylko o 8. W tym turnieju akurat, prawda? Dlatego, że tam było to na zasadzie Grand Prix i rzeczywiście to nie była stawka porywająca, natomiast nie można powiedzieć, żeby Bjarne nie potrafił jechać, nie? Także tu chłopaki jadą i poza tym ci chłopcy, którzy byli, jeżdżą non-stop, to są młodzi zawodnicy oczywiście, końcowi zawodnicy, no to oni powiedzmy jeździli sobie, no bo przyjechali się trochę pouczyć, bo wypadali szybko. Natomiast ta piętnastka nie była taka wcale zła, bo młodzieżowcy bardzo dobrze jeżdżą, są bardzo dobrze wyszkoleni, bardzo mocno pracuje się nad młodzieżą w Polsce. Czy Adrian Gała, czy Fitch Nielsen, który był, oni dobrze jeżdżą, oni starają się, bardzo chcą jeździć. A jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie, to ja uczestniczę cały czas w treningach Oskara. W momencie, kiedy jeździł na motocrossie przez kilka lat, sam uczestniczyłem w zawodach. A jak są treningi w Toruniu, to jeżdżę z nim, żeby najpierw go nauczyć, no a sam jeżdżę. I dlatego w ogóle zdecydowałem się na to, żeby jeździć w ogóle. To nie dlatego, że liczę na drapane, że tam coś się tam okaże, że może będę umiał jeździć. No mogę Cię uspokoić, że umiem jeździć. Także nie ma problemu. Natomiast oczywiście trzeba się lepiej przygotować. Oczywiście porywająca tam jazda nie była w ostatnim biegu, bo i były dziury i byłem po chyba 8 biegu już. Też miałem problem z regulacją motocykla, bo tor fiński jest w ogóle trudnym torem. Natomiast jeżeli chodzi o moją jazdę, jestem spokojny. I także tutaj to nie ma problemu. Nie? Zresztą z góry było widać zwierzyczki, starty, które pozostały jak w latach najlepszych, także... No tak, to tam się tego nie zapomina. Ja dlatego zacząłem jeździć, dlatego że ja jeżdżę w Toruniu, powtarzam jeszcze raz, na treningach wtedy, kiedy Oskar jeździ, jeżdżę w Prawnie. I gdybym ja czuł się no, taki jakiś nie do końca wprawnie na motocyklu, nie potrafiłbym jeździć, no ale to ja mogę powiedzieć, że ja odpocząłem od dyscypliny, sam nie jeździłem w zawodach, natomiast odpocząłem i czuję się lepiej na motocyklu, jak no, tak kończyłem tam te 3 lata temu jeździć. A w związku z tym, że mam ciągle kontakt, bo jeździmy na 2-3 treningi i zawody również z Oskarem, także no, mam ciągle kontakt ze sportem i tylko z tego powodu, że byłem zawodnikiem, jestem zawodnikiem, a mam syna zawodnika, który jeździ, mam ciągle kontakt ze sportem, z motocyklem, no więc szkoda tego nie wykorzystać, dlatego że tak i tak jestem w dyscyplinie, tak i tak jestem, także widzę jak inni zawodnicy jeżdżą, widzę innych zawodników, z jakimi podstawowymi problemami się borykają, no to ja takich problemów nie mam generalnie. Także jak inni zawodnicy jeżdżą i mają jakieś tam podstawowe problemy, no to ja nie mam podstawowych problemów. Pełny profesjonalizm. Chciałbym się dowiedzieć stan zdrowia Tomka dzisiaj.
To bardzo dobrze się czuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Był duży problem po wypadku samym. To naprawdę była bardzo ciężka kontuzja. Dochodził do siebie. To już jest miesiąc po kontuzji. No nie doszedł do pełnego stanu jeszcze, no bo to do pełnego stanu to dojdzie pewnie w lutym. Natomiast, bo musi zacząć trenować przede wszystkim, to jest pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, no to doszedł do siebie, powolutku, małymi krokami, no był nokaut, wstrząsienie mózgu ciężkie, ciężka kontuzja kręgosłupa, ręki obolały cały. Także tam wiele było elementów po drodze, jeżeli chodzi o zdrowie Tomka. Natomiast na dzisiaj jest w bardzo dobrej kondycji, no takiej jak my. Natomiast jako zawodnik to pewnie będzie przygotowany w marcu, prawda? Ale jest okej. Okay. Ja mam pytanie do prezesa Tomka. Czy członek nazwy Polonia, nazwy drużyny Wiktorii, mógł się znaleźć? Przynajmniej w tym sezonie, a może w następnym? Znaczy na razie, znaczy na pewno może się znaleźć. Nie ukrywamy, że Jeżeli będzie taka jakaś inicjatywa. Na razie w tym sezonie, w najbliższym 2014 raczej nie. Nie braliśmy tego jeszcze pod uwagę i żadnych takich rozmów nie przeprowadzaliśmy. Ale w przyszłości myślę, że można o czymś takim pomyśleć. Przede wszystkim nie chcemy budować drużyny z przesadną ilością zawodników. Myślę, że około 13 zawodników będzie zakontraktowanych, nie licząc juniorów. Żeby ta ława rezerwowa nie była jakaś za długa po prostu, żeby była większa rywalizacja tych zawodników tutaj o skład. Myślę, że dalej pójdziemy w tym kierunku, żeby większość zawodników była z Polski i stawiali się na treningach, byli cały czas do naszej dyspozycji. Ale nie ukrywamy, że też rozmawiamy jeszcze z zawodnikami zagranicznymi. No jest to alternatywa. Będziemy rozmowy. Najbliższe dwa tygodnie, tak już powiedziałem wcześniej, dużo, no praktycznie wszystko wyjaśnią i będziemy mieli wykreowany cały skład. A jak w chwili obecną wygląda temat Piotra Świstka i Krzysztofa Kocyny? Ja myślę, że Piotr Świst w tej chwili jest w takiej sytuacji, miał w zeszłym tygodniu zabieg, miał operację palca u nogi, w tej chwili w ogóle nie porusza się. Do pełnej sprawności dojdzie chyba w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie, jak będzie miał wciągnięty gips. Jesteśmy umówieni w przeciągu półtorej tygodnia na rozmowy. Ja myślę, że Piotr Świst pozostanie w naszym klubie, żadnej niespodzianki chyba nie będzie. A jeśli chodzi o Krzysztofa Pecynę, na tą chwilę Krzysztof Pecyna nie prowadzi klub z nim żadnych rozmów. Próbowaliśmy się skontaktować z Krzysztofem, zapytać jakie ma plany na przyszłość i tak dalej. Nie odbierał telefonu. Nie odbierał telefonu. My nie będziemy więcej dzwonić. Dobrze, jeśli nie Krzysiek, a co z jego sponsorem? Pana Stawińskim. Było oświadczenie w mediach, że pan Piotr tak, zadeklarował, że z nami zostaje. Słucham? Czy się coś zmieniło? Nie, na dzień dzisiejszy się nie zmieniło. Jesteśmy umówieni na konkretne rozmowy w przyszłym tygodniu, także nie jest to jakimś wyznacznikiem, że nie będzie pana Stawińskiego, bo musi być Krzysztof Pecyna. A czy może się okazać jeszcze tak, że Krzysztof Pecyna będzie w zespole? My nie powiedzieliśmy, że nie. Mówię, na tą chwilę nie rozmawiamy. Nie prowadzimy żadnych rozmów, czas pokaże jak będzie. Z tego co pewnie wszyscy wiecie, może nawet lepiej od nas, słyszeliśmy, że ma niby startować w pierwszej lidze, a jak to się rozwiąże. Nie ukrywamy, że być może będzie w naszym zespole, czas pokaże. Temat Mariusza Poszakowskiego jest bardzo prosty. Przyjechał do nas na rozmowy w zeszłym miesiącu, dogadaliśmy się finansowo. Jednak po tygodniu Mariusz zadzwonił, bardzo znacznie podniósł swoje warunki finansowe. Można powiedzieć, że podniósł warunki finansowe o 100% więcej. Także no, nie stać nas na niego. Z moich informacji, ja mam takie informacje, że na 95% Mariusz będzie zawodnikiem Orła Łódź, czyli pozostaje w pierwszej lidze i na pewno Orzeł Łódź jest to klub wypłacalny i po prostu Mariusz zdecyduje się startować w pierwszej lidze. Zresztą jak widać w Orle zespół też w miarę mocny się kreuje. Pan Stokosa będzie na pewno pomagał klubowi. W jakim stopniu to się okaże na najbliższym spotkaniu na koniec listopada. Wiemy, że na pewno, tak jak już pomógł na koniec sezonu, będzie również cały czas z nami, deklaruje tą współpracę i nasze rozmowy są jak na najlepszych drogach. A w jakiej to będzie formie, to po prostu czas pokaże. Jeżeli chodzi o juniorów w klubie, to aktualnie mamy zawodników z licencją, wychowanków bliskiego klubu, to jest Piotr Rybak i Arkadiusz Pawlak.
Zdał też licencję w tym roku Marcin Kraft. I będzie tutaj po prostu przez teraz to proste tak jakby pomoc finansowania sprzętu dla młodych zawodników i wspierania dalszego rozwoju. No mimo, że szkółka oczywiście funkcjonuje tutaj w jakiś sposób, są zawodnicy, którzy przygotowują się do licencji. Potrzebne jest dla nich po prostu też zaplecze sprzętowe, żeby mieli na czym przede wszystkim jeździć. I chcemy tutaj, żeby dwóch zawodników na początku sobie zdawało. Dwóch zawodników na pewno na pierwszą licencję pojedzie. Myślę, że nie będą mieli problemów ze zdaniem tej licencji, czyli dojdzie nam dwóch kolejnych wychowanków. Jeśli chodzi o, no liczymy na Oskara, że będzie mógł startować na zasadzie gościa. Myślę, że do tego dojdzie. Jest również wola Gorzowskiej Stali odnośnie Patryka Kaczmarza. W razie jakichś potrzeb na zasadzie gościa też może być puszczany. Zresztą na pewno wiecie, że w tym sezonie gość to jest tylko i wyłącznie junior. Senior już nie może startować jako gość, tylko i wyłącznie junior. Myślę, że to jest dobre posunięcie Polskiego Związku Motorowego. Nie ma może pytań, przyjdą w trakcie, to chciałbym oddać głos Dawidowi, przedstawiciel grupy zagorzałych kibiców Pińskiego Żużla. Ma na pewno coś ciekawego dla Państwa do powiedzenia. Kontynuacja turnieju gwiazdkowego troszeczkę w innej formie niż byliśmy do tego chwilę przyzwyczajeni, ale tradycja pozostaje, więc to jest myślę najważniejsze. Dawid. Witam Państwa serdecznie. Z tego miejsca chciałbym zaprosić Was na czwartą edycję turnieju gwiazdkowego imienia Macieja Cieracha. W końcu turniej wraca na Bydgoską, czyli do domu. Gramy na hali sportowej. Tutaj wielkie podziękowania dla pana starosty Mirosława Mantaja oraz dyrektora Pińskiej Nafty pana Marka Święszkowskiego. Chcielibyśmy, abyście wszyscy, tak jak tutaj się licznie zjawili się na turnieju właśnie ku pamięci naszego zmarłego kolegi. Drużyny, jakie wystąpią, na razie są, można powiedzieć, dwie potwierdzone. Jest to Ultras Polonia Piła, która wystąpi wraz z przyjaciółmi Macieja. Mam nadzieję, że chętnie zagrają z nami. Druga drużyna to jest obrońca tytułu drużyna Damiana Karnowskiego. Tutaj sponsora, który pomaga zawodnikom nam chwilę. Trzecie zaproszenie tutaj właśnie jest skierowane do zarządu Polonii Piła i mam nadzieję, że po prostu no, zagracie z nami. Zagramy tutaj. Zapraszamy. Kolejną drużyną będzie drużyna zawodników, która będzie złożona z medalistów, myślę, z tego roku indywidualnych mistrzostw świata juniorów, jak i seniorów. Oczywiście nie zabraknie też medalistów indywidualnych mistrzostw Polski juniorów, jak i seniorów, także będzie co oglądać. Pierwszym potwierdzonym nazwiskiem jest Maciej Janowski, który chętnie zagra. Mam nadzieję tutaj, że pojawi się kolejny medalista drużynowych mistrzostw Polski, jakim jest pan Jacek Golok. Serdecznie zapraszamy. Kolejną drużyną będzie drużyna mechaników, w której w składzie pojawią się byli wychowankowie Polonii Piła, jak i też byli żużlowcy, niekoniecznie wychowankowie Pińskiego Klubu. Między innymi Paweł Kowalewski, Waldek Pons, Rafał Kowalski. I mam nadzieję, że właśnie kilku tutaj byłych żużlowców Włókniarza Częstochowa, którzy też wyrazili chęć zagrania w naszym turnieju. Szóstą drużyną będzie po prostu drużyna, którą jeszcze dogrywamy. Nie wiemy, jaka to będzie drużyna, z kim będziemy grać, ale mam nadzieję, że też to będzie jakaś niespodzianka. Na naszym turnieju będzie oczywiście można wylicytować wiele rzeczy. Pomagamy choremu synkowi byłego żużlowca, wychowanka TS Polonii Piła, Waldka Fonsa Igorka. Jest chory na mukowiscydozę. Będzie można wylicytować m.in. gogle Tomasza Goloba, gadżety Jarosława Hampela, jak i myślę z zawodników z całego świata, ponieważ zawodnicy, po prostu Australijczycy, Anglicy przysyłają nam gadżety, które wystawimy na licytację. Turniej odbędzie się 14 grudnia, start o godzinie 9. Musicie tam być. Dziękuję. Jeżeli... Hala oczywiście na ulicy Bydgoskiej. Tak. Znaczy nie chciałbym tutaj w tej chwili wymieniać żadnych kwot. Jesteśmy w stanie budowania w tej chwili budżetu. Oczywiście zima to jest okres, w tej chwili listopad to jest okres, tak jak już powiedzieliśmy, transferowy.
Chcemy, ale oprócz tego też spotykamy się ze sponsorami, rozmawiamy. Mamy pewne deklaracje. Wiele firm dopiero układa budżet i zamyka swoje budżety na koniec roku. Dużo deklaracji jest na początek roku, na styczeń. Myślę, że taki konkretny, wykreowany budżet będzie wiadomy około, myślę, stycznia, lutego. Dlatego, tak jak już powiedziałem wcześniej, do transferów podchodzimy z lekkim dystansem. Chcemy po prostu być wobec wszystkich zawodników lojalni, nie podpisywać kontraktów, a wiemy, że kluby niektóre w drugiej lidze robią to, ale to jest ich problem. Tak jak już powiedziałem wcześniej, myślę, że na początku stycznia już będzie cały konkretny, do końca wykreowany budżet. Na pewno będzie to budżet większy niż to był budżet w zeszłym roku, gdyż jak wiadomo udało nam się spłacić zadłużenia poprzedniego 2012 roku i przystępujemy do nowego sezonu bez, potocznie mówiąc, kuli u nogi. Umówiliśmy się, że nie będziemy tutaj wymieniać żadnych nazwisk. Rozmawiamy z zawodnikami. Tak jak już powiedziałem, wielu zawodników krajowych jeszcze nie pozostało, ale są zawodnicy, którzy mogą w dużej mierze wzmocnić zespół. Myślę, że tak jak już, kwestia jest jedyna. Zawodnicy akceptują nasze warunki, jeśli chodzi o punkty, ale żądają pieniędzy na przygotowanie. My tych pieniędzy nie dajemy i tego się trzymamy i myślę, że jeżeli jeden z zawodników nam powiedział, że w tej chwili może w chwilę podpisać, jeżeli dostanie kwotę 30 tysięcy na przygotowanie, a jeżeli nie znajdzie klubu, to podpisze z nami kontrakt, ale 14 grudnia. Także poczekamy, zobaczymy, czas pokaże. Jak wygląda zamknięcie budżetu za 2013 rok? Za 2013 rok. Pozostało do spłaty zawodnikom za jeden ostatni mecz, za mecz z Krakowem. Myślę, że uda nam się to być może wykonać jeszcze w miesiącu listopadzie, a jak nie, to na pewno będziemy robić wszystko, żeby spłacić zawodników do końca roku. Oprócz tego mamy zaświadczenia w tym tygodniu odebrane z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u. Nie mamy żadnych zaległości. Mamy zaległości wobec firm, które nam pomagały, wobec służb, które pracowały na stadionie. Są to nieduże kwoty, na pewno będziemy starali się w jak najszybszym tempie to spłacić i myślę, że jest dużo, dużo lepiej niż to było w zeszłym roku. Suma, tak jak już było powiedziane wcześniej, opiewa około 70 tysięcy i myślę, że tak jak już powiedziałem, są deklaracje sponsorskie, nie będzie większych problemów ze spłaceniem tego. Nie wiem, czy Państwo czytaliście wczorajszy wywiad z prezesem na przykład Kolejarza Opole, który podał oficjalną kwotę, jaka jest zadłużenia w Opolu. Rozmawiałem z panią przewodniczącą PZMOT-u w środę, kiedy wymieniłem kwotę, jaką jesteśmy winni zawodnikom, pani powiedziała mi, że chciałaby, żeby inne kluby wykonywały takie telefony do PZMOT-u. Jest firm ochronarskich, jest wiele na rynku. Każdy, kto przedstawia ofertę, to nie jest tak, że my sobie dzwonimy gdzieś i bierzemy, bo nam to pasuje. Firmy przedstawiają swoje oferty, wybieramy najlepszą, nie tak do końca najtańszą, bo najtańsza nie oznacza najlepsza. Chodzi o to, żeby było szczelne. Mamy też sporo pomysłów na nowy sezon. Ostatnio tutaj jeden z kolegów zaproponował, przypomniał czasy, kiedy na Pilskim Stadionie były kołowrotki tak zwane, które liczyły przejścia wszystkich kibiców i tak dalej. Koszt takiego kołowrotka jest chyba, z tego co się orientowaliśmy, około 10-12 tysięcy, tak? Ale nasz człowiek, który jest złotą rączką, trener Janusz Michaelis, ma pewien pomysł, który chce zbudować swój własny projekt kołowrotka i być może, że coś takiego wymyślimy, ale to jest tylko taki na razie plan na przyszłość. Czy planujecie takie treningi jak przedsezonowe w zeszłym sezonie z Radkiem Maciejewskim? Wiadomo, że Radek chyba już nie jest w klubie. Treningi na sali będą prowadzone, będzie prowadził je Janusz Michaelis. Jeszcze będą też osoby, które będą prowadzić treningi. Jest taki pan, który ogólnie jest instruktorem karate. Chce też zaangażować się w trenowanie chłopaków na hali. Być może żadnych konkretnych rozmów jeszcze nie było. Może się dogadamy. Jak się nazywa ten pan? Robert, rozmawiał. Może nie bez nazwisk na razie, na spokojnie. Chciałbym się powiedzieć o jednej rzeczy. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na tor. Jak wygląda w tej chwili w Pile tor?
Mamy okres listopadowy, kończy się, przyjdzie na pewno szybko zima. Nigdy w Pile tor do zimy nie był przygotowany, jak jest przygotowany w tej chwili. Plan jest i zarys jest taki, żeby treningi rozpocząć już w marcu, jeżeli oczywiście aura do tego pozwoli, czego nie można było zrobić w tym sezonie, gdyż zima przyszła, trzymała długo. Tor jest przygotowany profesjonalnie i będziemy starali się dbać przez zimę, żeby traktor w ciągu zimy ściągał śnieg, tak? To by musiało być przez całą zimę robione i myślę, że jeżeli warunki pozwolą atmosferyczne, marzec, Pilski tor jest takim torem, że można w marcu wyjechać. No można wyjechać, no jak nie będzie padał śnieg. Co? Oczywiście. Ale tak to można wyjechać, nie ma problemu. Może być chrust na przykład, bez śniegu też można wyjechać. Natomiast, oczywiście, że natomiast tak. Nie można wyjechać na torze, no, który jest mokry, prawda? To maszyny, jest... maszyny pracowały przez ostatnie 4 dni, równiarki, walce. Nie pamiętamy naprawdę czasów, w których na zimę tak był przygotowany tor, jak jest w tej chwili. Myślę, że teraz tak, bo teraz okres pracy jest taki, że jak wiecie, do końca listopada, czyli w sumie tydzień czasu nam został na złożenie dokumentów do licencji. Pracy jest ogrom, oprócz tego jeszcze podpisywanie kontraktów, karnetami myślę, że zajmiemy się, jeszcze myślę, damy radę w tym roku, tak? 15 grudnia, jak skończymy kontraktowe zawody. Na pewno myślę, że karnety będą przed świętami, około 15 grudnia, jak skończymy tylko już zamykanie transferów, wyjdą karnety, cena karnetów, będzie do ustalenia. Myślę, że bilety też jeszcze jesteśmy w stanie ustalania. Jak wiecie, bilety w Pile i karnety były najtańsze w drugiej lidze. Być może zostaną delikatnie ceny podniesione, ale na pewno będą to najtańsze w Polsce. Bilet normalny w sezonie kosztował 15 zł. Dla porównania w Krośnie kosztuje 20 zł, w Krakowie 25. Znaczy w tym roku wszystko jest zawarte w kontrakcie. Zawodnik ma zapis w kontrakcie, że musi się stawić na trening, chyba że to usprawiedliwi swoją nieobecność na treningu, albo będzie mu to kolidowało z ligami zagranicznymi, co wiadomo, no my nie zmusimy go do tego, żeby on przyjechał na trening. Między innymi dlatego to jest zarys taki składu, że mniej jest tych zagranicznych zawodników, ma być więcej Polaków, żeby ten trening wyglądał za treningiem, żeby to była drużyna, żeby była atmosfera w drużynie i po prostu do tego dążymy. Trening jest treningiem, jest to przygotowanie przed meczem i zawodnicy muszą się na nim stawić, chyba mówię, no, że będzie to kolidowało im z innymi ligami, bądź przedstawiam L4, czy tak jak Jacek będzie trenował w Toruniu z Oskarem, to wiadomo, Jacek ma parę treningów w tygodniu i będzie najwyżej się stawiał na treningu przedmeczowym, żeby wyłonić skład. Znaczy plan jest ogólnie taki, że ma być, treningi mają być w miesiącu, w dniu piątku, czyli po prostu jak zawodnik już przyjedzie w piątek, zostaje do niedzieli, sobota poprawki przy motocyklu i tak dalej. Nie zawsze to pewnie wyjdzie, ale ogólnie piątek ma być dniem treningowym. Ja chciałem się zapytać, czy w ogóle rozważana zmiana włącznie pracy do maszyny startowej, Znaczy to maszyna startowa nie zawodziła. My wielokrotnie tłumaczyliśmy to każdy sędzia, który przyjeżdżał i tu jest specyficzny pulpit na górze. Jest tam kwestia takiego niuansu, że trzeba przytrzymać dwa guziki jednocześnie. I zazwyczaj to się zdarzało w pierwszym biegu, bo sędzia o tym zapominał. Dopiero jak się podeszło, mu powiedziało, było to zawsze na odprawie przedmeczowej mówione, a no, pulpit po prostu no, w najbliższych czasach będzie nadawał się do modernizacji. Ale to jest wszystko kwestią dogadania jeszcze między nami a Mosirem, bo wiadomo, stadion należy do Mosiru. Jak przyjeżdżał sędzia, który już parę razy w ciągu sezonu w Pile był, to nigdy z tym nie miał problemu. Jak przyjeżdżał sędzia, który był po raz pierwszy, to właśnie był ten problem, o którym mówi kolega. Maszyna jest regularnie konserwowana. Dziękujemy za przybycie. Dziękuję bardzo. Miłego oczekiwania na nowe transfery. www.pilskisport.pl Sport w Pile. Sport w Pile.